zwycięzca kolejnego pojedynku na gali Carpathian Warriors, pseudonim Szajba, tak sobie wyczytałem. No właśnie, skąd ten pseudonim, tak na początku zapytam? A wie pan, kiedyś to trochę się rozrabiało na ulicy, teraz się zmieniłem o 180 stopni, także ten pseudonim się wziął z ulicy w sumie. Czyli on już, jak rozumiem, nieaktualny jest za bardzo, troszkę sobie poprawiliśmy tej... Tak, teraz troszkę robię za aniołka, jak to się mówi. Za aniołka, ale w klatce nie, w klatce dzisiaj nie było anioła, dzisiaj była rzeczywiście mocna walka. No, zawodnik mocne ciosy miał, próbował mnie obalać, no trochę lepiej kondycyjnie byłem przygotowany chyba do tego pojedynku niż mój przeciwnik. W sumie mam prawie 40 lat, w maju kończę, młody miał 20 lat, troszeczkę przewagam wieku, ale jakoś dałem radę, cieszę się z tego. Dla mnie każdy sukces w moim wieku to jest bardzo duży. No właśnie, skąd w tym wieku aż takie mocne zaangażowanie w ten trening? Jak to się stało, że właśnie nikomu nic nie wspominając, 40 lat to jeszcze się młodzieniaczkiem, ale mimo wszystko w MMA? Tak, 2 lata temu kolega mnie mówi: chodź, spróbujesz się, zawsze tam na ulicy gdzieś rozrabiałeś, chodź, wejdziesz do klaty. I tak spróbowałem sił, tam miałem kilka pojedynków przegranych, kilka wygranych, ale wciągnąłem się to na całe i jestem. W sumie mam 2 lata treningu ze sobą, ale w tym 7 miesięcy przerwy z kontuzji, bo złamałem rękę. Ale w sumie można zrobić, że zrobiłem duży progres. Postoczyłem już bardzo dużo pojedynków przez te 2 lata, także jakoś tam idzie. Zobaczymy, co dalej, nie? Ale plany są dalsze, rozumiem. Są plany, jeszcze jakieś tam mam, z kilka walk chciałem zrobić. Chyba trzeba będzie pakować walizki, bo wiek już po prostu. Kontuzje mnie szybciej łapią, młody się szybciej regenerują, ale jeszcze kilka walk na pewno tam fajnych, jak się trafią, oczywiście. Czyli co, można powiedzieć, że to odkrycie MMA to z wielu powodów było i plus, na pożytek. To takie było rzeczywiście zdarzenie bardzo szczęśliwe, jeśli chodzi o twoje życie. Tak, troszkę to życie odmieniło, zająłem się tym sportem, zrobiłem też papiery trenerskie, prowadzę swoją szkółkę, w szkole młodzież, żeby nie, jak to się mówi, lepiej się obija na treningach niż jak to się mówi, na ławce w parku, nie? Do sportu lepiej iść, w stronę sportu, bo to jest o wiele lepsze. No zresztą, jak mówisz sam, masz takie doświadczenia i może się przekazywać. Tak, no mam też swoje złe doświadczenia w życiu, ale jak to każdy człowiek musi gdzieś tam się otrzeć o jakieś dno, żeby po prostu wystartować do góry, nie? 2 lata temu wspomniałeś, jeśli chodzi o MMA. No właśnie, to jeśli tak byś ocenił te 2 lata, co było najcięższe? No treningi były ciężkie bardzo, nie? Bo nie byłem przygotowany, bo zawsze całe życie jest siłownia. Trochę tam boksu od czasu do czasu, ale to takie wszystko amatorskie treningi. I naprawdę chłopaki mi pokazali, że MMA to jest ciężki kawałek chleba. Naprawdę, żeby dać dobrą walkę, to trzeba się strasznie poświęcić, nie? Kosztem rodziny czasami, bo treningi są i 2 razy dziennie. Ja muszę dojeżdżać do Rzeszowa z Jarosławia, 50 km codziennie, tam i z powrotem jest 100 km, także jakieś wyrzeczenie jest. Duże wyrzeczenie, jak rozumiem, ale warte, jak też mniemam, tego, żeby je podejmować. No każda wygrana cieszy mnie po prostu, nie? To która też była wygrana? 4. albo 5. Amatorska oczywiście, o tym mówimy. Tak, no biłem się w K1 też. Oczywiście w sumie bijemy się amatorsko, ale na zasadach zawodowych, bo praktycznie bez ochroniaczy, bez niczego. To niczym się to nie różni. W innych walkach zawodowych jest to dłużej troszeczkę. A praktycznie jest to samo, nie? No, to tyle, co chciałem powiedzieć, bo jestem bardzo zmęczony, chciałem odpocząć. Dobra, dziękujemy ci bardzo i gratulujemy tego kolejnego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Do widzenia.